Dobry wieczór Państwu. Muszę powiedzieć, że frekwencja mnie mocno zaskoczyła, ale patrząc na to, ile osób się zarejestrowało na Facebooku, to byłem przygotowany, że dzisiaj będziemy mieli wyjątkowo dużo gości. Bardzo mnie to cieszy, bardzo mi przykro, że część z Państwa nie znalazła miejsc siedzących. Mam nadzieję, że Was to nie zniechęci do tego, żeby jednak zostać do końca naszego spotkania. Witam serdecznie naszego głównego gościa, pana doktora Tomasza Witkowskiego. Bardzo się cieszę, że przyjął nasze zaproszenie. Przyjechał tu do nas aż z Wrocławia. Na szczęście autostrada pozwala na to, żeby przyjechać w miarę szybko i ufam, że była to dobra droga. Pan doktor Tomasz Witkowski jest autorem szeregu książek. Najnowsza to drugi tom Zakazanej psychologii. Kiedy byłem po lekturze pierwszego tomu, to wymarzyłem sobie, żeby kiedyś zaprosić pana do Krakowa, żeby można było zorganizować jakąś dysputę. Potem ukazał się drugi tom i szczęśliwie jakieś moje marzenie się ziściło, także tym bardziej cieszę się, że pan jest tutaj z nami. Zwłaszcza, że mam takie wrażenie, że jednak do pewnego stopnia ma pan wywrotowe myśli w dziedzinie psychologii. Ja się bardzo cieszę, bo uważam, że nauka w ogóle powinna się sprowadzać do pewnego fermentu, więc czym więcej tego fermentu jest, tym większą szansę mamy do tego, żeby dojść do jakiejś prawdy. Witam wszystkie osoby, które łaskawie zaszczyciły nas swoją obecnością. Witam osoby, które reprezentują grono naukowe również z krakowskie, w tym w szczególności pana profesora Aleksandrowicza, który nas tu zaszczycił swoją obecnością. Bardzo się cieszymy, mam nadzieję, że pana nie znudzimy tutaj naszym spotkaniem. I oddaję głos naszemu miłemu gościowi, panie doktorze. Dobry wieczór państwu. Bardzo serdecznie witam. Ja również dziękuję za tak liczne przybycie. Gospodarzom dziękuję za zaproszenie. Temat tego spotkania to są pytania, które zadał mi pan Marcin. I taki bardzo krótki wykład, nie dłużej niż pół godziny, to próba udzielenia odpowiedzi na te pytania, choć zdaję sobie sprawę, że kilku godzin nie starczyłoby, aby na nie udzielić wyczerpującej odpowiedzi i dojść do jakiegokolwiek konsensusu prawdopodobnie. Proszę Państwa, jest rok 1972. W Stanach Zjednoczonych 8 osób różnych zawodów, w różnym wieku, obu płci, udaje się do 12 losowo wybranych szpitali w Stanach Zjednoczonych. Te osoby zgłaszają się na izbę przyjęć i opowiadają o sobie całą prawdę, z wyjątkiem jednego kłamstwa. Tym jednym kłamstwem, które podają, jest stwierdzenie, że czasami słyszą głosy. Dziwne, głuche głosy. Poza tym cała reszta informacji jest dokładnie zgodna z rzeczywistością. Te 8 osób to David Rosenhan, i osoby, które zgodziły się wziąć udział jako ochotnicy w jego takim nieortodoksyjnym eksperymencie polegającym na tym właśnie, że ci ochotnicy zgłaszali się do tych szpitali i tam wszyscy bez wyjątku zostali przyjęci na hospitalizację. 7 osób otrzymało diagnozę schizofrenii. Jedna osoba otrzymała diagnozę psychozy maniakalno-depresyjnej. Wszyscy bez wyjątku byli hospitalizowani. Spędzili od 7 do 52 dni w szpitalach psychiatrycznych. We wszystkich przypadkach współpacjenci odkryli, że mają do czynienia z symulantami, że mają do czynienia ze normalnymi, zdrowymi ludźmi. Proszę Państwa, ta prowokacja, ten nieortodoksyjny eksperyment Rosenhana wywołał wielką burzę w Stanach Zjednoczonych, wielką burzę w świecie psychiatrii, również w świecie psychologii. Bo oto stanęliśmy przed faktem takim, że nie mamy wystarczających narzędzi do tego, żeby odróżniać ludzi chorych od ludzi zdrowych. Po prowokacji Rosenhana nawet jeden szpital rzucił mu wyzwanie, aby ponownie wysłał swoich ochotników i tenże szpital zagwarantował, że zidentyfikuje wszystkich bez wyjątku.
zidentyfikował 41 pseudopacjentów, 42 oskarżył o symulację. W rzeczywistości Rosenhan nie wysłał tam ani jednego pacjenta. Proszę Państwa, doszliśmy zatem w roku 72, doszliśmy do wniosku, że nie dysponujemy narzędziami, które w jasny i klarowny sposób dają nam gwarancję odróżnienia ludzi chorych psychicznie od ludzi zdrowych psychicznie. To spowodowało dość duży kryzys w diagnostyce, w psychiatrii, w psychoterapii, ale też przyczyniło się do takiego intensywnego zajęcia się tą dziedziną. Bo wówczas to właśnie Robert Spitzer, bardzo ostry krytyk Rosenhana, ostry krytyk metodologii zastosowanej przez Rosenhana, stanął na czele zespołu badawczego, którego celem było doprowadzenie do stworzenia jednolitej klasyfikacji diagnostycznej, do tego, aby rzeczywiście człowiek, który zgłasza się do jednego szpitala czy do innego szpitala, do jednego psychologa, psychiatry, psychoterapeuty, wyszedł z taką samą diagnozą albo z dużym prawdopodobieństwem podobnej diagnozy. I rzeczywiście ten zespół Spitzera rozpoczął pracę nad ujednoliceniem tego systemu. Tym jednolitym systemem stał się w skrócie DSM, czyli Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. Wtedy, kiedy zespół Spitzera pracował nad tym systemem, to była trzecia jego wersja. Pierwsza wersja to był rok 1952. Wówczas w tej pierwszej wersji wyróżniano 106 jednostek diagnostycznych chorób i zaburzeń psychicznych. W roku 1968 ukazała się druga wersja i ta druga wersja zawierała już 182 jednostki diagnostyczne i ta wersja właśnie obowiązywała w okresie, kiedy Rosenhan przeprowadzał swój eksperyment, choć w rzeczywistości ten podręcznik był rzadko stosowany, nie cieszył się poważaniem. Właśnie Robert Spitzer miał doprowadzić do tego, aby ten podręcznik stał się taką biblią psychiatrów, biblią terapeutów i diagnostów. Trzecia wersja, właśnie pod kierownictwem Spitzera, ukazała się w roku 1980 i to już było 265 jednostek diagnostycznych. Prace nad podręcznikiem DSM trwały dalej. Wkrótce ukazała się jego zrewidowana wersja. W 1987 roku było to już 292 jednostki diagnostyczne. Potem ukazał się DSM-4. To było 297 jednostek diagnostycznych. W roku 2000 ukazał się DSM-4 wersja zrewidowana i tam już mieliśmy 365 jednostek diagnostycznych. To jest, proszę Państwa, dokładnie jedno zaburzenie bądź choroba na każdy dzień roku. DSM-5 ukazał się w roku 2012 i zawierał 374 jednostki diagnostyczne. To jest niemal 4 razy więcej zaburzeń i chorób psychicznych niż było w pierwotnej wersji DSM-1. Być może nie byłoby w tym nic dziwnego, być może powinniśmy się zacząć zastanawiać, czy rzeczywiście w tym czasie, w ciągu tych 60 lat, odkryto niemal 300 chorób i zaburzeń psychicznych. Pewne fakty świadczą jednak, że niekoniecznie jest to prawdą. Jaka była podstawowa metoda pracy zespołu pracującego nad DSM? Otóż głosowanie. O tym, czy dane zaburzenie, czy dana choroba psychiczna znalazła się w podręczniku i jakie symptomy będą decydowały o zdrowiu bądź chorobie psychicznej,
ważono w czasie demokratycznego głosowania. Prawdopodobnie w historii nauki to jest jedyny taki duży projekt badawczy, gdzie stosowano tego typu metodę i stosuje się ją dalej do końca. Ponadto no ostatnie, szczególnie DSM-5, który został odrzucony przez Narodowy Instytut Zdrowia w Stanach Zjednoczonych, zespół pracujący w DSM-5 okazał się w 70%, 70% członków zespołu było uwikłanych w konflikty interesów z firmami farmaceutycznymi. I nie mówię tutaj o tym, że wyjeżdżali raz bądź dwa na wycieczki fundowane. W takich grubszych przypadkach to były kwoty rzędu 2-3 milionów dolarów udziałów bądź kilkuset tysięcy dolarów udziałów w firmach farmaceutycznych. To jest tego typu skala. Więc wygląda na to, że historia zatoczyła pewne koło. Pewnie wzmacniacz. W obu. Dziękuję. Wygląda na to, że historia zatoczyła koło i po tym okresie, kiedy żywiliśmy tak wiele nadziei na ten zunifikowany system, nad którym pracował zespół Spicera. W tej chwili mamy system, o którym wielu psychiatrów, wielu diagnostów wypowiada się, że jest kompletnie nieprzydatny, bo jednego pacjenta można przypisać co najmniej do kilku jednostek chorobowych. My psychologowie, ja mówię tutaj, to jest historia głównie psychiatrii, natomiast my psychologowie nie dysponujemy niczym lepszym. A wprost przeciwnie, jeżeli posługujemy się narzędziami, te narzędzia są mniej doskonałe od tego, czym posługuje się psychiatria. W Polsce wielu psychologów w ogóle nie zna DSM i jednostek diagnostycznych. Dysponujemy natomiast niemal stuletnimi plamami atramentowymi, które w ciągu 100 lat badań nie pokazały swojej trafności diagnostycznej, nie pokazały trafności przyrostowej, nie pokazały odporności na symulacje i manipulacje wynikami badań. Udajemy, że doskonalimy te metody, tworząc nowe testy projekcyjne oparte na podobnych założeniach. Podobnie bezpodstawnych założeniach. Podsumowując, jeśli idzie o diagnozę, bo jest to jedna z form ekspertyz, jakie psychologowie stawiają, to trzeba powiedzieć, że choroba psychiczna i zaburzenia psychiczne są kategoriami wyłącznie społecznymi, powstałymi wyłącznie w wyniku społecznego konsensusu wysoko wykwalifikowanych ekspertów. Uzupełniając, żadna z nich, a więc żadna z tych chorób, żadne z tych zaburzeń nie posiada jednoznacznych markerów biologicznych. O ile diagnozując choroby somatyczne posługujemy się markerami biologicznymi, czy to są jakieś przeciwciała, czy to jest poziom jakichś tam substancji we krwi i tak dalej, i tak dalej. Mamy dość precyzyjne markery. W przypadku choroby psychicznej, jeszcze raz to podkreślę, żadna z nich, żadna z tych 374 jednostek nie ma wyraźnego markera biologicznego. W 32 do 46 przypadków nie potrafimy postawić takiej samej diagnozy temu samemu człowiekowi. To są liczby, które pochodzą z wyników badań bardziej systematycznych niż eksperyment Rosenhana, ale prowadzonych w oparciu o podobną metodologię, bardziej uporządkowanych, bardziej reprezentatywnych statystycznie. I dzisiaj to jest nasza obowiązująca trafność w zakresie diagnozy psychologicznej, w zakresie diagnozy psychiatrycznej. A zatem trafność diagnoz psychologicznych, szczególnie jeśli idzie o określanie choroby zdrowia, jest bardzo, bardzo niska. Ale proszę Państwa,
Diagnoza to jest jeden obszar działalności psychologów. Większość ekspertyz, których wymaga się często w przyspieszonym trybie, jest sporządzanych na potrzeby sądu. Tam decydują się losy wielu ludzi. Właśnie w oparciu o te ekspertyzy. My, psychologowie, jesteśmy dość często proszeni o ekspertyzy związane z pamięcią. Bo to mamy do czynienia ze świadkami, z małoletnimi świadkami, z wiarygodnością tych świadków, brakiem wiarygodności. I stawia się nam szereg różnych pytań dotyczących pamięci. Pamięć jest jednym z najlepiej poznanych procesów poznawczych w psychologii. Jeśli możemy powiedzieć, że jakiś obszar rzeczywiście został dobrze zbadany, to to jest pamięć. Bardzo precyzyjne wyniki badań, bardzo wiele badań, bardzo dobrze zreplikowanych badań pokazuje to, co wiemy na temat pamięci. Ale jeśli sąd stawia nam pytania dotyczące pamięci, to my powinniśmy w sposób bardzo uczciwy przedstawić to, co o tej pamięci wiemy. A wiemy, proszę Państwa, że pamięć nie ma charakteru reprodukcyjnego, lecz rekonstrukcyjny. To znaczy, że wszelkie wypowiedzi formułowane dotyczące przeszłości, a formułowane na potrzeby procesów sądowych, mają charakter rekonstrukcyjny, a więc element tych wypowiedzi to jest konstrukcja tego, co się wydarzyło, a nie tylko przypominanie sobie. Ponadto, niestety, ale nie posiadamy narzędzi pozwalających stwierdzić, kiedy mamy do czynienia z konstruowaniem wspomnień, a kiedy z reprodukowaniem tych wspomnień. Ponadto, co odkryto pod koniec XX wieku, pamięć może zostać zaindukowana, a więc w wyniku intensywnych kontaktów z psychoterapeutą, czy chociażby ze śledczym, pewne wspomnienia mogą zostać wszczepione i człowiek relacjonuje te wspomnienia tak jakby relacjonował rzeczywiste wydarzenia. Jest to bardzo łatwe do przeprowadzenia i bardzo wiele eksperymentów potwierdziły, że fakt indukcji pamięci następuje i to następuje dość prosto, dość łatwo. I dodatkowo nie posiadamy precyzyjnych narzędzi, aby odróżnić to, co w wypowiedziach ludzi jest zaindukowane od tego, co jest rzeczywiste. Kilka lat temu tym miastem, waszym miastem, w sensie bardzo dosłownym, wstrząsały wybuchy. Niejaki bombiarz, jeśli Państwo dobrze pamiętacie, grasował tutaj przez co najmniej 2 lata i budząc dość poważne zaniepokojenie w Krakowie i okolicy, podkładając bomby domowej roboty, wysadzając w powietrze samochody czy niszcząc dobytek ludzi. Wiele miesięcy trwały poszukiwania tego przestępcy. W roku 2011, wiosną, prokuratura zwróciła się do Instytutu Ekspertyz Sądowych w Krakowie z prośbą o sporządzenie profilu psychologicznego bombiarza. I tenże profil miał posłużyć, pomóc policji w złapaniu tego przestępcy. Zdaniem ekspertów z Instytutu Ekspertyz Sądowych w Krakowie poszukiwany był mężczyzną bardzo inteligentnym i przebiegłym, posiadającym doświadczenie wojskowe, o skłonnościach psychopatycznych, nieodróżniającym dobra od zła, czerpiącym satysfakcję z zadawania bólu i cierpienia innym. Ponadto cieszyło go to, że się o nim mówi i że jest na czołówkach gazet.
Bombiarz został schwytany przez policję w lipcu 2011 roku, tutaj w Krakowie. Okazał się nim Rafał K., który miał wykształcenie podstawowe. Ostatnio pracował jako stolarz, wcześniej pracował jako stolarz, a w momencie, kiedy został schwytany, żył z oszczędności. Nie miał żadnego wojskowego przeszkolenia. Przepis na skonstruowanie bomb brał z internetu. Ofiar bombiarza nic ze sobą nie łączyło, były przypadkowe. Wystarczyło, że ktoś na niego źle popatrzył lub za szybko przyjechał samochodem, miał taką, a nie inną rejestrację. Jak zeznawał, czuł się tym po prostu zagrożony i działał w obronie własnej. Dlaczego opowiedziałem o tym przykładzie? No, po pierwsze dlatego, że działo się to w waszym mieście i pewnie sprawa jeszcze jest w miarę świeża, ale dlatego również, że to jest dość sztandarowy przykład efektów, jakie daje profilowanie psychologiczne. To nie jest odosobniony przypadek. I to nie tylko Instytut Ekspertyz Sądowych w Krakowie sporządza tego typu profile. To jest dość powszechne w zakresie profilowania. Dzisiaj wiemy dość dobrze, że najlepsze rezultaty uzyskują profilerzy zatrudnieni przez wytwórnie filmowe w Hollywood. Ponadto w wyniku badań wiemy, że realni profilerzy uzyskują lepsze rezultaty niż, niewiele lepsze rezultaty niż amatorzy, a w wielu badaniach uzyskali nawet niższe. Psychologia generalnie nie dysponuje dobrymi narzędziami tworzenia tego typu profili. A jeżeli one są trafne, to bardzo często nie różni tej trafności nic od przypadku. Około 10 lat temu zadzwonił kiedyś w pewien słoneczny, wiosenny poranek, zadzwonił do mnie telefon od właściciela pewnej firmy. Firmy, która trudniła się zatrudnianiem ludzi do pracy za granicą. Do bardzo prostej pracy przy zbiorze owoców. Wtedy zaczynał się sezon truskawkowy, wkrótce miały się też pojawić zbiór warzyw, takich jak ogórki, potem znowu winogrona, jabłka itd., itd. I ten człowiek zadzwonił do mnie z prośbą o to, abym pomógł mu, oczywiście odpłatnie, przygotować narzędzia, które pozwoliłyby mu na taki dobór pracowników, aby mieć 80% pewność, on żąda tylko 80% pewności, że ci ludzie nie zrezygnują z tej pracy w ciągu pierwszego bądź drugiego miesiąca, bo to najczęściej praca sezonowa była. Jego problemem było to, że bardzo wielu ludzi wyjeżdżało za granicę i po tygodniu, po dwóch, po trzech wracali do domu, porzucali tę pracę. Ja wtedy akurat pracowałem nad pewną koncepcją motywacyjną, więc się do tego pomysłu zapaliłem, zacząłem o tym myśleć, ale skonsultowałem ten pomysł z kilkoma moimi znajomymi psychologami, bardzo dobrymi psychologami, zadając sobie pytanie, czy my jesteśmy w stanie dostarczyć takie narzędzie, które będzie w 80% w stanie przewidzieć, co się zdarzy w ciągu dwóch, trzech miesięcy, najbliższych zaledwie dwóch, trzech miesięcy pracy tych ludzi. I proszę Państwa, po tych konsultacjach niestety zadzwoniłem do tego człowieka i powiedziałem, że nie, psychologia nie potrafi, a przynajmniej my, źle powiedziane, kilku reprezentantów psychologii, nie potrafimy w sposób uczciwy, szczery, przygotować narzędzia, co do którego dalibyśmy gwarancję 80% pewności prognozowania ich zaledwie motywacji do wykonywania prostej pracy. Tymczasem prognozujemy bardzo chętnie rzeczy o wiele poważniejsze. Bo bardzo często psychologom sądowym zadaje się pytania o to, czy konkretny człowiek wkroczy z powrotem na drogę przestępstwa.
czy wróci do tego, co robił. W tej chwili toczy się ogromny show związany z kończeniem się kary niejakiego Trynkiewicza. I oczywiście prasa jest pełna spekulacji, również spekulacji psychologów, czy ten człowiek został zresocjalizowany, czy nie został, czy wróci, czy nie wróci. Te dyskusje się oczywiście toczą bez posiadania jakichkolwiek faktów najczęściej. Natomiast dla potrzeb wymiaru sprawiedliwości wielu psychologów formułuje takie ekspertyzy w bardzo poważny sposób, stwierdzając dość jednoznacznie, jaka będzie przyszłość. I to już nie jest zbieranie truskawek. Więc gdybyśmy mieli podsumować z kolei ten trzeci obszar ekspertyz, jakim jest prognozowanie, przewidywanie zachowań ludzi, to pierwszy wniosek jest taki, że najlepsze metody psychologiczne dają prognozy o bardzo niskiej trafności. Dużo trafniejsze prognozy są formułowane na podstawie danych biograficznych niż szczegółowych wyników badań psychologicznych. A więc jeżeli prześledzimy historię życia człowieka, do czego nie jest potrzebny psycholog, ktoś, kto dobrze analizuje dane informacje, to więcej jesteśmy w stanie powiedzieć o tym, co ten człowiek, jak się zachowa w przyszłości, co będzie robił w przyszłości, niż robiąc mu baterię 20 testów psychologicznych. I trzeci wniosek jest taki, że najlepszą podstawą wnioskowania o przyszłych zachowaniach człowieka jest znajomość jego dotychczasowych zachowań. A więc ludzie, którzy znają dobrze konkretnego człowieka, znają go z wielu różnych sytuacji, są w stanie o wiele trafniej powiedzieć o tym, jak zachowa się w przyszłości, niż super eksperci wyposażeni we wszystkie testy pracowni testów psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Proszę Państwa, żeby to zilustrować jednym przykładem, w zakresie doboru personelu do pracy najlepsze rezultaty daje tak zwany assessment center, czyli obserwacja próbek zachowania ludzi w ciągu jednego, dwóch dni, to jest około 65% trafności. Żaden, podkreślam, żaden test psychologiczny nie zbliża się nawet do trafności assessment center. Większość z nich, tych bardzo dobrych, uzyskuje poniżej 50%. Niektóre są przeciwskuteczne. A najlepszą metodą i najbardziej krytykowaną, najbardziej trafną metodą, która dziś tam o psychologię zahacza, jest tak zwany wariograf, czyli wykrywacz kłamstw. On ma aż 85% trafności, ale aż 15% błędów. Natomiast żadne narzędzie psychologiczne nie zbliża się do tego poziomu trafności, niestety. W Stanach Zjednoczonych jest znana organizacja, która się nazywa The Innocent Project. Według danych tej organizacji od 1989 roku 289 osób skazanych zostało oczyszczonych z zarzutów na podstawie wyłącznie dodatkowych testów DNA. 17 spośród tych niemal 300 skazanych było skazanych na karę śmierci. Przeciętny czas spędzony w więzieniu wynosił 13 lat. Suma odbytych wyroków to jest ponad 3800 lat. Tyle mniej więcej, ile sobie liczy ta nasza zachodnia cywilizacja, albo trochę dłużej. Przeciętny wiek tych osób wynosił 27 lat. Dodatkowo wyniki badań Samuela Grossa i jego współpracowników wykazały, że w latach 89-2013 w USA mogliśmy mieć do czynienia z liczbą 28 500 przypadków skazania na karę więzienia niewinnych ludzi. Richard Offshey, specjalista od badania świadków w sądzie, powiedział kiedyś tak.
Skazanie niewłaściwej osoby jest jednym z najgorszych błędów zawodowych, jakie można popełnić. To tak, jakby chirurg zamiast chorej ręki amputował zdrową. Proszę Państwa, zastanówcie się przez chwilę, jak dużą pewność trzeba mieć, jak dużą wiarę w trafność własnych narzędzi, żeby w obliczu tych liczb, w obliczu tych danych, z dużą dozą pewności siebie wyrokować o tym, co będzie, wyrokować o tym, co jest normą, co jest chorobą, żeby profilować, diagnozować, przewidywać. Jak dużą pewność, sami Państwo sobie odpowiedzcie na to pytanie, jak dużą pewność potrzebowalibyście, aby zdecydować się powiedzieć tak, ten człowiek jest wiarygodny, nie, ten człowiek nie jest wiarygodny i odpowiedzieć na szereg innych pytań. I porównajcie wynik tego waszego mentalnego eksperymentu z tymi liczbami, które określają trafność metod psychologicznych. Organizator tego spotkania zadał mi pytanie, czy psychologia to jeszcze nauka. Moja odpowiedź brzmi tak, jak najbardziej jest to nauka. Ale jest to nauka o bardzo ograniczonych możliwościach diagnozowania i prognozowania. I wszyscy ci psychologowie, którzy uczciwie traktują ten zawód, wiedzą, jak bardzo te możliwości są ograniczone. Do jakich granic mogą się w prognozowaniu, w diagnozowaniu posuwać. Ale należy pamiętać również o takiej rzeczy, że psychologia to również jest branża rynkowa, która sprzedaje mało wartościowe produkty. To nie tylko dziedzina wiedzy. Proszę Państwa, psycholog sądowy, który odpowie sędziemu, nie potrafi odpowiedzieć na to pytanie, prawdopodobnie po kilku takich odpowiedziach nie będzie miał już pracy. Więc formułuje odpowiedzi, których de facto nie zna, których nie może znać. Terapeuci bardzo rzadko odsyłają pacjentów z informacją: nie, ja tobie nie mogę pomóc, ty się nie nadajesz na terapię, oferując mu mało wartościowy produkt. Więc jeśli chcemy zarzucać psychologii jej brak naukowości, to powinniśmy pamiętać, że musimy koniecznie oddzielić to, co jest w psychologii nauką, a to, co jest oferowane na tym rynku usług. Dziękuję i zapraszam do dyskusji. Bardzo dziękuję, panie doktorze. Przy okazji odpowiedział pan rzeczywiście na moje pierwsze pytanie. Mam nadzieję, że tym razem mikrofon nie będzie szwankował. Proszę Państwa, idea jest taka, żeby Państwa zachęcić do dyskusji, bo chcieliśmy to zorganizować jako coś na kształt panelu dyskusyjnego. Państwa jest bardzo dużo tutaj. Jeśli będą pytania z sali, to proszę łaskawie o taką metodę szkolną, trochę podnosić rękę, ja będę podchodził albo podawał mikrofon wtedy i myślę, że tego czasu na dyskusję troszkę mamy. Ja ją pozwolę sobie zainicjować, ponieważ tych pytań sformułowałem troszkę więcej i chyba zacznę od końca. Panie doktorze, branża bardzo mi bliska, to znaczy biegli sądowi, nie tylko psychologowie. Pan postuluje rzecz, która jest prawie że nieosiągalna, to znaczy taka, żeby biegły psycholog przyszedł do sędziego i powiedział mu wprost, że no przykro mi bardzo, ale nie znam odpowiedzi na zadane pytania. Sędziowie tego okrutnie nie lubią, ja to z doświadczenia mogę przyznać. Czy pan ma jakieś postulaty dotyczące reformy samej instytucji biegłego w sądzie, która mogłaby doprowadzić jednak do sytuacji takiej, w której wydana opinia byłaby jednak bardziej zgodna z tą wiedzą, albo też z tą niewiedzą psychologiczną, o której pan mówi? To nie są moje postulaty, to są rozwiązania sprawdzone na świecie. W amerykańskim sądownictwie jest przyjęte tak zwane kryterium Dauberta,
Ono pochodzi oczywiście od nazwy przypadku, w którym toczył się proces sądowy przeciwko firmie farmaceutycznej. I to kryterium Dauberta zawiera takie cztery wskaźniki tego, czy dany dowód może zostać zaklasyfikowany jako dowód naukowy. Mianowicie, po pierwsze, koncepcja, według której się opiera biegły sądowy, i to dotyczy nie tylko psychologów, to dotyczy generalnie ludzi posługujących się nauką w opiniowaniu na rzecz sądu. Czy ta koncepcja jest opisana i powszechnie dostępna w literaturze? To jest pierwsza rzecz. Czy to nie jest jakiś dziwny pseudonaukowy wymysł? Po drugie, czy jest falsyfikowalna? A więc kryterium filozoficzne, można by powiedzieć, nawet popperowskie. Czy jesteśmy w stanie sprawdzić empirycznie twierdzenia tej teorii. Ponadto powinien być znany poziom błędu. A więc sąd amerykański, jeżeli ktoś przynosi mu wynik testu Rorschacha, zażąda w takiej sytuacji precyzyjnego określenia poziomu błędu. I tenże biegły będzie musiał go dostarczyć i odpowiedzieć ewentualnie na zarzuty innego biegłego. I czwarte kryterium, które akurat moim zdaniem jest najmniej wartościowe, to to, że dana koncepcja musi być powszechnie uznana. No, bo to jest takie bardzo, bardzo wątpliwe. No i jeszcze jedna rzecz, coś, co w naszym systemie sądowym jest zupełnie chore. U nas, żeby powołać biegłego, musi zrobić to sędzia. Nie możecie Państwo zatrudnić sobie super eksperta z super wiedzą, zapłacić mu i przyjść z jego ekspertyzą kontra ekspertyzie tej zrobionej na potrzeby sądu, bo to nie jest zgodne z procedurą. To jest tak zwana opinia prywatna w polskim sądzie. Więc możecie Państwo nawet sobie naukowców z Harvarda zatrudnić do stworzenia własnych ekspertów i sąd określi to, może to określić, może to przyjąć, ale bardzo często określa to jako opinię prywatną. W Stanach Zjednoczonych, jeżeli powołuje się biegłych, powołuje się psychologów, oni bardzo często stają na sali sądowej naprzeciw siebie i jeden zadaje drugiemu pytanie, jaki jest trafność tej metody, drugi mu na to odpowiada, ten mu podważa, mówiąc, że w takich wynikach badań wyszło zupełnie inaczej. I toczy dysputa naukowa o wartość dowodów toczy się na sali sądowej. U nas to jest zupełnie dziwny system, którego ja kompletnie nie rozumiem. No, on jest niewątpliwie pewnym uproszczeniem. Że nie wierzę w sędziego, który stosowałby te cztery kryteria, ale w dysputę pomiędzy naukowcami na sali sądowej mógłbym uwierzyć, jeśli oczywiście towarzyszy będą zmiany w procesie. Proszę Państwa, oddaję Państwu głos, proszę, jeżeli ktoś ma jakieś pytania, nie chce zdominować tej dyskusji. Dziękuję. Nie jestem psychologiem, ale chcę się dowiedzieć, na ile to, co Pan tutaj mówi, jest rozwinięciem czy wniesieniem czegoś do tak zwanej antypsychiatrii. To jest, jak Pan wie lepiej niż ja pewnie, koniec lat 50., połowa 60. z Thomasem Sassem i taką koncepcją, że choroba psychiczna jest właściwie mitem. Słowo mit jest w takim kawiarnianym rozumieniu akurat tutaj, ale no to jest właściwie, ta książka została opublikowana w 1960 roku i właściwie nie chciałbym, żeby Pan potraktował tego, co ja mówię, agresywnie, bo ani mi w głowie w ogóle agresja. Przeciwnie, dokładnie się zgadzam się z Pana poglądami. Tylko co Pan wnosi do tamtego po prostu, do tej antypsychiatrii? Jeśli chodzi o antypsychiatrię, to ona w tamtych czasach, kiedy się pojawiła, zrobiła dużo dobrego fermentu. Właśnie fermentu, bo podważyła pewne obiegowe prawdy, zaczęto się zastanawiać nad tym, co było oczywiste. Natomiast od tamtego czasu my rozwinęliśmy bardzo mocno badania, rozwinęliśmy metodologię i wtedy w tej chwili o wielu rzeczach potrafimy powiedzieć dużo precyzyjniej, bądź bardzo precyzyjnie powiedzieć o tym, czego nie wiemy. Natomiast ja nie pretenduję do miana osoby, która rewolucjonizuje psychologię. Ja po prostu mówię o tym, jaka psychologia jest. Król jest nagi, to wszystko. To nie są jakieś moje wielkie odkrycia. Wielu ludzi mówi o tym dokładnie tak samo. Być może nie jest ich wielu, bo
nie są zaangażowani w jakieś tam działania rynkowe. Natomiast ja bym tutaj chciał podkreślić też taką dość ważną rzecz, taki zwrot, który może nastąpić w medycynie, może nastąpić w psychologii. Otóż jeśli się bada osiągnięcia medycyny, osiągnięcia służby zdrowia, przepraszam, publicznej służby zdrowia, to te badania są takie dosyć zaskakujące, bo to okazuje się, że w krajach, w których jest nieograniczony dostęp do usług medycznych, bardzo łatwy, bardzo szybki, bezpłatny. Wskaźniki zdrowia takich społeczeństw są niższe niż w społecznościach, gdzie jest ograniczony dostęp do służby zdrowia. Dlaczego? Bardzo proste psychologiczne wyjaśnienie. Otóż tam, gdzie nie ma nieograniczonego dostępu, ludzie biorą więcej odpowiedzialności na siebie. To jest tak jak z kierowcą samochodu, który ma 17 poduszek wokół głowy, super mechanizmy hamujące, ABS-y, ASS-y i coś tam jeszcze. I badania firm ubezpieczeniowych pokazują, że tacy kierowcy nadmiernie ryzykownie prowadzą samochód niż ci, którzy mają samochód gorzej wyposażony. I medycyna stoi w tej chwili na takim rozdrożu. Z jednej strony dalszej medykalizacji życia, czyli pigułka po prostu na wszystko od rana do wieczora, i to jest bardzo na rękę koncernom farmaceutycznym, bo to jest też biznes, ustawianie ludzi na Prozaku, na tych wszystkich lekach, dzieci, ustawianie już dzieci w szkołach, w przedszkolu, no bo to ADHD się zaczyna diagnozować w przedszkolu i wskaźniki cały czas rosną, więc im więcej ludzi będzie ustawionych na lekarstwach, tym lepiej. Ale to nie jest rozwiązanie problemu zdrowia, problemu publicznego zdrowia. I w psychologii mamy bardzo podobną sytuację. Wielu psychologów pragnie przekonać nas, że powinniśmy udać się do nich z każdym problemem, z każdym drobiazgiem, poprosić ich o radę, że jesteśmy ofiarami wszystkiego, co nas otacza i trzeba przepracować te problemy i tak dalej, i tak dalej. Bardzo dobrze znamy wyniki badań nad budowaniem odporności psychicznej, nad budowaniem twardości psychicznej. Takie badania się na całym świecie prowadzi i są one potwornie mało popularne. Dlaczego? No to jest prewencja. Ja niedawno spędziłem dość dużo czasu na Malcie. Tam w szkołach podstawowych, psychologowie uniwersyteccy zresztą przygotowują te programy, wprowadza się już programy rezyliencji, czyli tego budowania odporności na stres, na szkolny stres, po to, żeby dzieci potrafiły sobie radzić ze stresem egzaminacyjnym, z nadmiernymi wymaganiami, żeby były przygotowane do tego, co im szykuje edukacja, co im szykuje system szkolny. No, tylko proszę Państwa, znowu, w psychologii jest dokładnie tak jak w medycynie. Z jednej strony interesy firm farmaceutycznych i tych, którzy zarabiają na medykalizacji, a z drugiej strony nasza odpowiedzialność za zdrowie. Tu też interesy całego biznesu psychologicznego, psychoterapii, udzielania pomocy, interwencji kryzysowych itd., itd., bo to są realne pieniądze, a z drugiej strony popularyzacja budowania odporności, podejścia, odpowiedniego podejścia do zdrowia psychicznego i zapobiegania po prostu. A z zapobiegania nie ma pieniędzy. Pan profesor, zdaje się, chciał zadać pytanie. Może nie tyle pytanie, co kilka uwag. Zawsze pan mnie do nich inspiruje i to powoduje, że jestem pańskim gorącym panem. Ale to nie znaczy, że się z panem zgadzam. Na przykład nie zgadzam się z pańską opinią, że naukę można budować drogą głosowania. Że tak powstaje współczesna medycyna, zamerykanizowana w sposób skandaliczny, to prawda. Ale na tych ustaleniach opierać się nie możemy, bo jeszcze raz, nauka to nie jest sprawa demokracji. Gdybyśmy mieli przegłosowywać pogląd Kopernika w czasie, kiedy powstał, oczywiście zostałby on w głosowaniu odrzucony, co nie znaczy, że przestałby być przez to prawdziwy. To pierwsza sprawa. Druga. Nie bardzo się zgadzam
z pańskim przeświadczeniem, że wiedza ta, która jest sformułowana w teoriach, na których opiera się działanie psychologów, także psychoterapeutów zresztą, jest wiedzą wystarczającą na to, żeby cokolwiek sensownego można było na jej podstawie powiedzieć. Może dlatego, że jestem głównie praktykiem, stałem się bardzo ateoretyczny, a nawet antyteoretyczny i uważam, że nic dziwnego w tym, że prognozy oparte na tak zwanej wiedzy naukowej są mniej warte niż te zdroworozsądkowe stawiane nawet przez nieprofesjonalistów. Jest to oczywiste, bo te teorie są błędne. A to, że nie chcemy przyznać, że psychoanaliza to jest z tych błędów, że podejście poznawcze nie jest od nich lepsze, że nie ma takiego podejścia teoretycznego, któremu moglibyśmy zaufać czy w orzekaniu i diagnozie, czy w praktyce terapeutycznej, no to jest nieszczęście, które powoduje, i tu jest trzecia sprawa, że psychologia jest nauką, ani psychologia, ani medycyna ta dotycząca zaburzeń psychicznych, ani psychoterapia nauką nie jest i nie spełnia kryteriów, które Kuhn stawia jakiejkolwiek nauce. Ta wiedza się nie rozwija. Ona się zaskrepiła, została sprowadzona do kilku sekt, które między sobą konkurują i walczą i nie ma mowy o żadnej nauce. Nie jestem psychologiem, więc mam o psychologii wyobrażenie tylko takie, jakie musi mieć każdy psychoterapeuta będący zawodowym lekarzem. Wobec tego pewnie to jest niekompetentne, ale w tym obszarze, w którym wiedza psychologiczna jest mi potrzebna i muszę trochę jej mieć, dzieje się to samo. To nie jest nauka. I wszystko, co w tej chwili się dzieje we współczesnej psychologii, współczesnej psychoterapii, prowadzi do tego, że nauką nie może być. Robimy wszystko, co możliwe, żeby się tym nie stało. Te trzy uwagi chciałem przekazać. Niby się z panem nie zgadzając, ale w gruncie rzeczy... Ja przepraszam, tylko techniczna uwaga. Jak państwo będziecie trzymać w ręku mikrofon, to proszę nie zasłaniać anteny, bo wtedy nie słychać, co się mówi. Ja oczekuję pana komentarza. Bo... Oczywiście bardzo dziękuję za te uwagi. Ja tu się bardziej zgadzam z panem profesorem niż nie zgadzam, bo ja również uważam, że nie można uprawiać nauki poprzez głosowanie, ale DSM i klasyfikacja chorób psychicznych tak właśnie powstała, a w konsekwencji wszelkie badania, które się później prowadzi, na przykład no, wpływ tam czegoś na schizofrenię, na tam taką psychozę, na inną i tak dalej, jest u podstaw błędny. Więc oczywiście tak robić nie wolno. Dlatego też mówiłem, to jest jedyny znany mi przypadek w historii, być może są w innych naukach jeszcze takie dziwne sytuacje, jedyny znany przypadek, gdzie się głosuje. No, podam przykład taki prowokacyjny trochę. Homoseksualizm, proszę państwa, w drugim DSM-ie był zaburzeniem psychicznym. W 75, jeśli dobrze pamiętam, został z niego usunięty głosowaniem właśnie. To była podstawowa metoda decydowania, czy coś jest... I w tej chwili już nie jest zaburzeniem. W tej chwili jest orientacją seksualną, co do której wymaga się tolerancji i tak dalej. Prowokacyjny przykład, ale on bardzo dobrze ilustruje to, do jakich bzdur prowadzi posługiwanie się głosowaniem. Proszę bardzo. Przykład, jakim się pan posłużył, obraca się w gruncie rzeczy przeciwko panu. Bo homoseksualizm nie jest zaburzeniem i wiemy o tym nie z głosowania, tylko z bezpośredniego oglądu tych faktów. Nie muszę tutaj państwu mówić, że każdy człowiek jest w jakiejś proporcji homoseksualny, że jest to jeden z etapów rozwoju psychoseksualnego. I ci, którzy twierdzą, że
nie mają ani śladu homoseksualności w sobie i stają się homofobami, są ewidentnie w najwyższym stopniu właśnie homoseksualni. Tak proszę się stwierdzić, proszę się nie patrzeć na mnie tak w ogóle. Ale to jest sprawa, w której głosowanie, jeżeli nawet jest używane jako instrument, jest rzeczą wtórną. Przede wszystkim jest wiedza o tym, jaki jest stan rzeczy. A poza tym, jak już się dorwałem jeszcze raz do tego mikrofonu, to chciałem jeszcze dodać, że pan atakuje DSM, który jest tam w gruncie rzeczy obcy i słabo znany. A my mamy do czynienia z ICD-10, a za chwileczkę będziemy mieli z ICD-11 do czynienia, który jest tak samo fatalny, albo i jeszcze gorszy niż DSM. Nie ma co z DSM-em walczyć. Zacznijmy wreszcie krytykować tą świętą księgę psychiatrii, którą jest ICD i która powstaje nawet nie tyle na zasadzie uzgodnień i głosowań, tylko powstaje bardziej na zasadzie wyobrażeń o tym, jak wygląda metodologia fenomenologiczna. I chciałbym usłyszeć także pańskich parę opinii na temat tego, jak pańskie rozumienie fenomenologii i metodologii, epistemologii fenomenologicznej, przypuszczam, że zbliżone do mojego, w jaki sposób to z tej perspektywy wygląda fenomenologiczny konstrukt kategoryzacji statystycznej w końcu, a nie merytorycznej. To jest trudne pytanie, dlatego że my schodzimy do poziomu, jeżeli schodzimy na poziom fenomenologii, to zaczynamy mówić o pewnych konstruktach społecznych, które są niczym innym jak takim intersubiektywnym środkiem, konsensusem pomiędzy poznaniem różnych jednostek. I to się właśnie w DSM ujawniało, tego typu podejście. I my nie możemy powiedzieć, że jednoznacznie coś wiemy na temat jakiegoś zaburzenia. Owszem, jeżeli mamy dane genetyczne, na przykład demograficzne, wnioskujemy, że tak być może, bo na przykład stabilne wskaźniki zachorowań na schizofrenię czy tego typu rzeczy przekonują nas, że być może hipoteza o tym, że jest to choroba genetycznie uwarunkowana, czy jest trafna. Natomiast my nie mamy pewności, jeżeli mamy pewność uzyskaną empirycznie, że nie mamy pewności, to już jest dużo w jakimś zakresie, to jeżeli zaczynamy stosować podejście fenomenologiczne, to jest właśnie DSM czy ICD, no to się jesteśmy w takim samym bałaganie. I co ja chciałem powiedzieć jeszcze, bo to spotkanie dotyczy ekspertyz psychologów. Ja tu mówiłem głównie o ekspertyzach na potrzeby sądowe sporządzanych. Jeżeli my sobie stawiamy diagnozę na potrzeby psychoterapii, rozmowy z człowiekiem, pomagania mu w jakiś tam sposób, to waga tej diagnozy jest znacząco różna od diagnozy, która mówi, tak, ten człowiek był poczytalny w chwili popełnienia przestępstwa. Tak, ten człowiek zeznaje w sposób wiarygodny i można wierzyć temu, co mówi. To jest naprawdę, proszę Państwa, różnej wagi problemy. I wracając do poprzednich pana pytań, dotyczących tego, że rzeczywiście nieeksperci są bardzo często tak samo efektywni jak eksperci w zakresie psychoterapii, w zakresie często przewidywania czy prognozowania. Tak rzeczywiście badania pokazują. Mało tego, czasami pokazują, że eksperci są gorsi od nieekspertów,
bo są bardziej wypaleni zawodowo, bo się charakteryzują mniejszą empatią i tak dalej. W zależności od badań to bardzo różnie wychodzi. Natomiast ja mimo wszystko psychologii będę bronił, bo to jest nauka. Jeśli nie ugruntowana na obszarze psychoterapii, to psychologii jednak tak. Podam jeden prosty przykład, jeden z moich ulubionych. Proszę Państwa, w latach 60. XX wieku ilość katastrof samolotowych w lotnictwie cywilnym na całym świecie to było jakieś 40-50 na milion startujących samolotów. 70% tych katastrof była spowodowana błędami ludzi, pozostałe 30% to były problemy związane ze sprzętem i z pogodą. 70%. Dwóch psychologów przeprowadziło bardzo szczegółową analizę behawioralną zachowania się załóg lotniczych, pilotów samolotów, podejmowania decyzji, komunikacji w kabinie w sytuacjach trudnych itd., itd. Opracowali na tej podstawie tak zwany crew resource management, czyli metodę szkolenia załóg, jak mają funkcjonować w sytuacjach trudnych. Ta metoda została wdrożona w 185 krajach świata na zlecenie takiej międzynarodowej organizacji lotnictwa cywilnego. I proszę Państwa, w tej chwili mamy 4 katastrofy na każdy milion startujących samolotów. A samolot jest najbardziej bezpiecznym środkiem transportu na Ziemi. Bardziej bezpiecznym niż te, które Państwo użyjecie wychodząc z tej sali. I to jest zasługa dwójki psychologów i metody naukowej zastosowanej w odpowiedni sposób. Może nie w całości, bo jednak te 30% rozwój technologii pewnie należy się tutaj ukłon. Może nawet i 40%. Ale choćby to było i 50, to dalej ja twierdzę, że to jest wynik zastosowania metody naukowej, bardzo dobry wynik i że psychologia takimi rzeczami właśnie się powinna zajmować. Nie wysyłaniem psychologów po to, żeby trzymali za ręce ofiary tej katastrofy, tylko żeby pracowali nad tym, żeby tych katastrof nie było, bo to jest dużo sensowniejsze i korzystniejsze. Ja bym sobie tylko pozwolił na jedną uwagę, panie profesorze. Pan siedzi akurat pod repliką Astrolabium, a propos Kopernika, którego pan przywołał. Jedna uwaga, nie tylko byśmy w tamtych czasach przegłosowali, że teoria kopernikańska byłaby nieprawdziwa, ale gdyby ją weryfikować empirycznie, to też byłaby nieprawdziwa, bo Ptolemejska dawała dużo lepsze przewidywania. Dopiero równania Keplera doprowadziły do tego, że te przewidywania były lepsze. Także z tymi teoriami jest bardzo różnie i z ich predykcyjnością. Oddaję państwu głos. Proszę podać. Ja chciałem zapytać o te markery biologiczne, czy w świetle badań mózgu moglibyśmy takie markery przewidywać, że będą? Trudno powiedzieć. W tej chwili ich nie ma. W tej chwili ich po prostu nie ma. No, badania mózgu raczej pokazują pewne symptomy w inny sposób zobrazowane, poprzez obrazowanie pracy mózgu w czasie rzeczywistym. Ale dalej to widzimy symptomy, nie widzimy markerów, nie mamy wskaźnika, odczynnika we krwi, czy tkanki, czy posiewu, czy czegokolwiek innego, który by powiedział tak, mamy do czynienia z tym i z tym. Tego nie ma. Swoją drogą to jest też trochę, proszę Państwa, z tym obrazowaniem mózgu i z pracą nad tym. To jest troszeczkę tak, jak było, kiedy odkryto fale mózgowe i zaczęto badać EEG. Psychologowie, naukowcy rzucili się z pasją na elektroencefalogramy po to, żeby zacząć robić to, co było w XIX wieku, czyli lokalizacja czynności mózgowych, tylko teraz nie za pomocą macywania czaszki, tylko za pomocą fal mózgowych. I parę lat minęło, ta moda przeszła, wiemy, że dużo potrafimy przy pomocy fal określić, ale nie jesteśmy w stanie zrozumieć funkcjonowania człowieka, jego mózgu i tak dalej. I w tej chwili mamy, zdaje się, do czynienia z taką kolejną falą fascynacji nowymi zabawkami, bo to są super zabawki. To, co można naprawdę obrazowaniem pracy mózgu zrobić, to są fascynujące rzeczy i uważam, że należy nad tym pracować. Ale trzeba być bardzo ostrożnym, jeśli idzie o przewidywanie możliwości zrozumienia funkcjonowania choćby osobowości.
czy zrozumienia przetwarzania informacji, nieświadomego przetwarzania informacji chociażby przez mózg i tak dalej, i tak dalej. To jeszcze lata upłyną i pewnie jeszcze parę dodatkowych zabawek będziemy musieli odkryć. Jestem statystykiem pracującym dla przyrodników, jestem kompletnie zaskoczony. Państwo psychologii kończy fizyków. Oni też mają tak krytycyzm, stać na tak krytycyzm względem swojej nauki. To jest zupełnie szokujące, że psychologia. W związku z tym jest pytanie, jak pana środowisko postrzega, ale panu częściowo odpowiedział na to pytanie. Jako statystyk mam taką dobrą uwagę. Proszę nie mówić precyzyjnie o określony poziom niepewność, bo jeśli to błąd się szacuje. Czy mógł pan coś powiedzieć do pytania, mam o to, jak, chodzi o pieniądze, to jest prosta rzecz. Tam było, na początku było towarzystwo sceptyczne, afiliacja. Klub Sceptyków Polskich. Bardzo chciałem coś o tym powiedzieć. Klub Sceptyków Polskich to jest kilkanaście osób, które interesują się nauką, zrzeszonych w postaci stowarzyszenia. To stowarzyszenie nie prowadzi żadnej działalności gospodarczej, komercyjnej, raczej popularyzującą naukę. No, zrobiliśmy też kilka takich, być może część z Państwa słyszała, w 2011 roku była taka słynna akcja 10-23 przedawkowania leków homeopatycznych na całym świecie, z Antarktydą włącznie, więc my też braliśmy w tym udział w Polsce, w Warszawie, we Wrocławiu. Przedawkowywaliśmy w ogromnych ilościach. No, żadnej, nawet żadnych efektów ubocznych. Dwa lata temu zrobiliśmy też taką akcję, może mniej troszkę głośną, bardziej w środowisku. Psychologia to nauka, nie czary. Pokazując rzeczywistą wartość testów projekcyjnych w psychologii, w diagnozie właśnie na potrzeby sądowe. W Warszawie się systematycznie wykłady odbywają w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej, właściwie też w takiej kawiarni, księgarni Psyche co miesiąc. Więc zapraszamy i zapraszamy do współpracy, jeśli Państwo chcielibyście pomagać. To jest grupa ludzi, którzy aktywnie działają na rzecz rozumienia nauki i na rzecz też demistyfikowania różnego rodzaju pseudonaukowych kierunków. To niech Pan powie od razu na to pierwsze pytanie, jak Pana środowisko psychologów przyjmuje? A może zwłaszcza biegłych psychologów sądowych? Ambiwalentnie. To jest, ja jestem trochę zdziwiony, bo część psychologów, ja spodziewałem się gorszego przyjęcia, szczerze mówiąc, pisząc swoje książki czy artykuły. Ale nie to u nas. Nie, oczywiście, że nie. Natomiast to jest tak, kiedyś byłem na takiej konferencji dla psychoterapeutów. I no, psychoterapeuci szczególnie mają mi dużo do zarzucenia i no, chętnie też wchodzą w spór ze mną. Ale tam pewna pani terapeutka powiedziała coś takiego do swoich kolegów, mówiąc, że proszę Państwa, zanim zaczniemy atakować pana Witkowskiego, przeczytajmy tę książkę, spróbujmy odpowiedzieć sobie na wszystkie te pytania, które tam postawił. Jeżeli nam się to uda, jeżeli odpowiemy sobie w sposób taki, że będziemy pewni wartości tego, co robimy, to będzie tylko pomocne w naszej pracy. I to jest dla mnie przykład takiej bardzo budującej postawy, że tak, krytyk, ale taki krytyk, który może pomóc nam w wejściu na nieco wyższy poziom. Zresztą moja krytyka nie zmierza do tego, żeby zakazać uprawiania psychologii, psychoterapii, zniszczyć psychologów sądowych i tak dalej. Nie, no, ja chcę, żeby ludzie zaczęli myśleć, zaczęli patrzeć na dowody, zaczęli wnikać, zaczęli sobie odpowiadać na pytania, na które często sobie w ogóle nie stawiamy. Więc ja jestem, raczej chcę być takim pytaczem. Więc mam i gorących zwolenników, i gorących przeciwników. Tam ktoś się dopomina już od długiego czasu. Proszę, oddaję mikrofon. Musi pan wstać chyba, bo inaczej ja nie będę pana widział. Tak, teraz. Chciałem wrócić do zasadniczego trzonu całej tej dyskusji, znaczy takiego, jakiego się spodziewałem, że będzie, i wrócić do kwestii testów projekcyjnych. Ponieważ cała akcja Klubu Sceptyków Polskich była pod takimi hasłami, że
To są czary, wróżenie z kusów. Natomiast później w pańskiej książce, w drugiej części, natrafiłem, jeśli dobrze pamiętam, na kilka takich bardziej nieostrych sformułowań, że to te testy są ograniczone i właściwie to nie wiadomo, jak to z nimi jest. I chciałem spytać właśnie, czy są jakieś badania, w których udało się jakoś uzyskać trafność tego rodzaju testów. Na przykład testu Kocha, bo jeśli on jest trafny, to bym się zdziwił. A drugie pytanie to chciałem spytać o przykłady praw psychologii społecznej, które inaczej wychodzą w innych kulturach. Bo był jeden przykład złudzenia optycznego, chciałem spytać, czy są jeszcze inne. Tak, to jeśli idzie o testy projekcyjne, proszę Państwa, to jest tak. Tak jak mówiłem, test Rorschacha jest w historii psychologii, funkcjonuje od niemal 100 lat. Nie wiem, ile tysięcy ludzi się tym zajmowało i ile dziesiątków tysięcy badań przeprowadzono na podstawie tego testu. Zresztą to jest, jeżeli chce się robić karierę naukową, to jest świetna, no, parafrazując tutaj pisarza, można powiedzieć, gra szklanych paciorków. Bo tam można się doszukiwać, robić analizy cały czas nowe, statystyczne, zaawansowane metodologicznie. Coś tam zawsze z tego wyjdzie. W jednych badaniach coś wyjdzie, w innych nie wyjdzie. Ja nie odpowiem panu, czy są takie. Są badania, które pokazują trafność i testu Kocha i Rorschacha z całą pewnością. Natomiast jeżeli weźmiemy duże przeglądy badań, duże metaanalizy, to z tych przeglądów, z tych metaanaliz wychodzi jednoznacznie, że są to metody o bardzo niskiej bądź żadnej trafności. Więc taki jest stan wiedzy w tej chwili. Jeśli idzie o to drugie pana pytanie, ja może rozszerzę też, żeby państwo wiedzieli, bo pan nawiązuje do książki bezpośrednio. Otóż w 2010 roku, jeśli dobrze pamiętam, trójka psychologów kanadyjskich napisała taki artykuł The Weirdest People in the World. Weird po angielsku znaczy dziwny, dziwaczny, ale to był też akronim. Akronim złożony ze słów Western, Industrialized, Rich, Educated and Democratic. I co oni zrobili? Oni przeanalizowali badania z czołowych czasopism psychologicznych, z tych najbardziej sztandarowych, najbardziej szanowanych przez naukowców. Okazało się, że zdecydowana większość tych badań dotyczy wyłącznie populacji zachodniej. W tej chwili populacja zachodnia, mówię Europa, Ameryka Północna, plus Australia, to jest 12% w ogóle wszystkich ludzi na świecie. Mało tego, z tych 12% większość to byli studenci. Z tych studentów większość to byli studenci amerykańscy. I z tego się rysuje taki obraz psychologii, która jest psychologią amerykańskiego studenta, głównie psychologii. Oni zresztą obliczyli prawdopodobieństwo, jeżeli bierzemy dowolnie losowo wybrany artykuł i osobę badaną, która w tym brała udział, to jest około 4000 razy większe prawdopodobieństwo, że trafimy na amerykańskiego studenta psychologii niż przedstawiciela jakiejkolwiek innej kultury na świecie. To jest obraz psychologii. I ci psychologowie odkryli właśnie, że jeżeli się bada inne kultury, to rzeczy, o których sądziliśmy, że są uniwersalne i powszechne, nagle w innych kulturach takie nie są. Prosty przykład, który ja podałem w książce, to jest złudzenie Millera-Leyera. Państwo na pewno je znacie, wszyscy są takie dwie linie zakończone strzałkami na zewnątrz bądź do wewnątrz. I okazuje się, że no tak, my w kulturze zachodniej właśnie tak to widzimy. Ale w kulturach nomadycznych, tam gdzie ludzie żyją na otwartych przestrzeniach, to nie jest złudzenie percepcyjne. Oni to widzą jako równe. A my w każdym podręczniku psychologii to mają. A inne przypadki, o których pan pytał, bardziej zaawansowane, dotyczyły gier ekonomicznych. Jest taka gra, którą psychologowie ekonomiczni wykorzystują do badania zachowań właśnie ludzi dotyczących kooperacji, rywalizacji. Na czym ona polega? Wybiera się dwie osoby badane. Te dwie osoby badane siedzą w dwóch różnych pomieszczeniach.
Jedna z tych osób dostaje $100 i mówi, i dostaje taką oto instrukcję. Jeżeli podziel te $100 według własnego uznania, zostaw sobie pewną część tej sumy, a drugą część oddaj tej osobie, która jest tam za ścianą, której ty nie znasz. Jeśli tamta osoba zaakceptuje podział, to obaj dostajecie te pieniądze, które ty zaproponowałeś. Ale tamta osoba może powiedzieć, nie, nie zgadzam się na taki podział. I wówczas ani ty, ani ona nie dostajecie nic. To jest bardzo, takie bardzo klasyczne badanie. W naszej kulturze, w kulturze amerykańskiej, w naszej to może nie, bo to za dużo tych badań też nie było robionych, ale w kulturze amerykańskiej, tej właśnie wzorcowej, mniej więcej, jeżeli ten podział jest bardziej niesprawiedliwy niż 30% do 70%, to większość ofert jest odrzucana, uznawane jest jako niesprawiedliwa. Kiedy te same badania prowadzi się w krajach afrykańskich, azjatyckich, nawet na innych sumach, mniejszych sumach pieniędzy, to tamte osoby akceptują nawet podział 1 do 99. I kiedy mówi im się, że Amerykanie czy przedstawiciele kultury zachodniej nie akceptują takich podziałów, to oni tego nie rozumieją. Dlaczego można być tak nieracjonalnym? Przecież mieć dolara, a nie mieć dolara, to jest ogromna, zasadnicza różnica. I w tych zachowaniach ekonomicznych te różnice są kulturowe są jeszcze większe, jeszcze poważniejsze. Więc znowu to pokazuje psychologię od tego punktu metodologicznego. Ja mówię tak, psychologia jest nauką, ale właśnie z takimi bardzo poważnymi ograniczeniami i powinniśmy dużo, dużo pracować, żeby je przezwyciężyć. Ja mam troszeczkę inne pytanie dotyczące bardziej perspektyw tego, o czym Pan mówił. Bo oczywiście każda nauka ma ograniczenia. Jestem fizykiem. Fizyka ma tę tendencję, że jeszcze w XIX wieku wszyscy uważali, że fizyka jest zamkniętą nauką. Tak. Jak wiemy, wszyscy to wiemy, nie będę wracał do tego. Teraz już jesteśmy ostrożniejsi, ale potrafimy przesuwać te granice niepewności. Moje pytanie jest takie, czy Pan wierzy, że ta ogromna doza niepewności czy niezdolności oceniania pewnych rzeczy, która jest cechą psychologii, jest jej cechą immanentną, czy będzie się to zmieniać? Ja myślę, że to się cały czas zmienia, bardzo powoli. Bo to zaczyna się stosować powoli inne technologie, technologie stosowania do badań nad złożonością chociażby, bardziej zaawansowane metody statystyczne się stosuje, to pozwala nam też odrzucić wiele rzeczy, ale to się zmienia bardzo, bardzo powoli. Poza tym problemem psychologii, takim, może nie nauk, to nie jest naukowy problem, to jest taki problem personalny, żebym psychologii, jest to, że no, przyciąga ona niestety ludzi nieco mniej inteligentnych niż fizyka, matematyka i tak dalej. No, proszę Państwa, z przykrością to mówię, ale no, trochę studentów uczyłem. Nie mówię, że to nie moje doświadczenia, ale najtrudniejszy egzamin dla studenta psychologii, dwa są takie trudne egzaminy. Pierwszy to jest anatomia i fizjologia. I to jest pogrom po prostu. No, to jest podstawowa wiedza niezbędna do tego, żeby rozumieć podstawowe procesy psychiczne. Już nie mówię o tych zaawansowanych. Psychologowie opowiadają takie rzeczy, że emocje powstają tu na przykład. Wykształceni z dyplomami, ja nie mówię tu o pseudonaukowcach. Więc to jest pierwszy przedmiot, na którym widać, niestety widać poziom możliwości pojmowania wiedzy, przyswajania tej wiedzy przez... A drugi to jest oczywiście metodologia i statystyka. No to jest jeszcze gorsze. Niestety z przykrością stwierdzam, że większość studentów nie potrafi prawidłowo zinterpretować alfy na przykład. Mało tego, wielu naukowców nie potrafi tego zrobić. Większość badań prowadzi się wyłącznie analizując alfę, nie analizując bety w ogóle, czyli nie uwzględniając tego błędu drugiego rodzaju. No to są problemy, z tym przychodzą studenci, zostają naukowcami.
to niestety się przekłada na jakość psychologii. No przykro mi to mówić. Bardzo wielu moich studentów mówiło, ja jestem humanistą czy humanistką, bo nigdy nie lubiłam matematyki. To jest polska szkoła humanistów, więc... Ale to pytanie, panie doktorze, myślę, że było nawet głębsze, dlatego że ono dotyczyło tego, czy my mamy jakąś fundamentalną różnicę pomiędzy taką nauką, co do której kiedyś mówiono, że jest domknięta, jaką jest fizyka, a taką nauką, jaką jest psychologia. To znaczy, czy to są nauki metodologicznie takie same, tylko psychologia jest być może na wcześniejszym etapie rozwoju, czy też one się fundamentalnie różnią? Może one są gdzieś istotowo, ja użyję mądrego filozoficznego słowa, ontologicznie się różnią? No one się różnią. One się różnią w którym miejscu? Taki najłatwiej jest zauważalne miejsce. Wyniki badań fizyków nie zmieniają rzeczywistości. Mówię w dosłownym sensie, jeżeli ogłosimy, że odkryliśmy jakąś kolejną cząstkę, teraz zapominamy. Jeżeli odkryjemy jakąś kolejną cząstkę, to cząstki nie zaczną się zachowywać w inny sposób, dlatego że je odkryliśmy. Dalej ten mechanizm funkcjonowania świata będzie taki, jak przed naszym odkryciem. Możemy 1000 artykułów naukowych opublikować poświęconych fizyce i to nie zmieni rzeczywistości. Natomiast badania psychologiczne, socjologiczne, nauk społecznych cały czas zmieniają rzeczywistość społeczną. Cały czas. Proszę zauważyć, był taki film parę lat temu, słynny raport Kinzeya. Nie wiem, czy państwo pamiętacie tego pierwszego badacza seksualności człowieka, taki głośny, gdzieś tam później ogłaszał te wyniki. Proszę państwa, my nie wiemy, na ile opublikowanie tego raportu zmieniło zachowanie seksualne ludzi wówczas. Bo jeżeli ja publikuję, że na przykład te tendencje homoseksualne są bardzo powszechne i dotyczą 30% ludzi, których ja badałem i ogłaszam to w prasie, w telewizji, wszędzie, to być może nagle ludzie zaczną próbować tego. Być może za 10-20 lat okaże się, że było zupełnie co innego, a mamy do czynienia z czymś zupełnie innym. Więc w tym sensie, jeżeli ja publikuję wyniki badań nad migracją pingwinów, to nie przesunie trajektorii ich ruchu w żaden sposób. Ale jeżeli to samo robię i dotyczy to ludzi, to zaczyna wpływać. I za chwilę, jak będę to badał, to powiem, ten facet, który badał to przede mną, się mylił, po prostu jest zupełnie inaczej. Nie, dlatego że my w naukach społecznych niestety kształtujemy rzeczywistość i to przypomina trochę takiego węża połykającego własny ogon. To jest, myślę, jedna z największych trudności psychologii. Ona dotyczy też ekonomii. Też. Rozumiem, że możemy pana jeszcze pomęczyć z 10 minut. Oczywiście, jak najbardziej. Ja bym miała takie pytanie. Ja bym się zgodziła z tym, że rzeczywiście kondycja polskiej psychologii praktycznej, psychologii klinicznej w praktyce no jest jaka jest teraz, no i budzi różne emocje i nie jest najlepsza. I rzeczywiście psychologowie są bardzo niechętni do weryfikowania teorii i poglądów, którymi się posługują, ale też tak z punktu widzenia również psychologa sądowego miałabym też takie pytanie, co pan sądzi, żeby właśnie nie skreślać zupełnie ekspertyz czy przydatności na potrzeby sądu. Czy ma pan jakieś poglądy dotyczące tego, czy jest jakaś przydatność ekspertyz opartych na testach o bardziej znanych właściwościach psychometrycznych, nie testach projekcyjnych? Czy jest sens tworzenia standardów postępowania w diagnostyce i weryfikowania ich empirycznie, tak jak się w tej chwili powinno tworzyć standardy? No i oczywiście, czy to już usłyszałam, że nie wszystkie pytania sądu oczywiście są możliwe do odpowiedzi i z własnej praktyki nie zgodzę się, że nie można powiedzieć, że się nie wie. Można? No można, tylko to trudne bywa. Można, bywa to trudne. Czasem można zrobić, jeżeli stoi za psychologiem instytucja, która mówi tak, oczywiście my nie wiemy, my nie mamy żadnych możliwości twierdzenia, na przykład ani ja, ani koleżanka psychiatra, czy ktoś mówi prawdę, czy nieprawdę, ponieważ nie mamy do tego żadnych naukowych narzędzi. Sędziowie to przyjmują. To jest jakby tak z mojego doświadczenia, żeby też
tak do końca fatalistycznie to nie zabrzmiało. No, no i pytanie o, te, o diagnostykę bardziej opartą o dowodach nauk, na dowodach naukowych. Moje. Pierwszy taki komentarz, że pani powiedziała o złej kondycji polskiej psychologii. Ona jest oczywiście zła, ale nie dotyczy wyłącznie polskiej psychologii. W Stanach Zjednoczonych czy na zachodzie Europy jest bardzo podobnie. Oczywiście oni mają parę czołowych uniwersytetów i tam jest ta lokomotywa naukowa, która to ciągnie wszystko. Ale jeśli idzie o praktykę, jeśli idzie o psychoterapię, to zarówno w Wielkiej Brytanii, jak i w Stanach Zjednoczonych panuje równie powszechne rozpasanie jak w Polsce. My trochę później przejmujemy mody od nich i zachwycamy się tym, co u nich już wygasło. To jest taka, jesteśmy trochę zacofani, jeśli idzie o popularyzację pseudonauki. Natomiast czy jest sens standaryzowania? Oczywiście, że tak, trzy razy tak. To nie jest doskonała metoda, bo to, co mówimy tutaj w świetle w ogóle takiej ontologii nauk społecznych i tego wszystkiego, no, to jest jedna drobna metoda, ale znowu wiele badań pokazuje, że tak. Jeżeli wystandaryzujemy metodę rozmowy, to dwie, trzy różne osoby, które rozmawiają z danym człowiekiem, mają szansę dojść do podobnych wniosków. Jeżeli rozmawiają po swojemu, te wnioski są różne. Im więcej jest standaryzacji i więcej obiektywizacji, czyli im więcej osób bierze udział w tych obserwacjach, im więcej diagnostów diagnozuje, to wszystko się porównuje, wyrzuca się błąd. Chociażby kiedyś podstawa w psychologii współczynnik błędu Kendala. To się obliczało zawsze w grupie osób, które podejmowały jakąś tam decyzję diagnostyczną. Teraz to już zapomniane chyba w badaniach psychologicznych. I owszem, jest jak najbardziej moim zdaniem, jest potrzeba robienia standaryzacji i w diagnozie, i w psychoterapii. To jest jedna z dróg, chociaż to nie jest panaceum. Szalenie trudno o wystandaryzowane metody, które odpowiedzą na te pytania, które interesują właśnie sąd, czy które są ważne, prawda? Bo to są zazwyczaj, pytają, tam się pojawiają, no to by wejście było w nowy temat, co tam w tej jego podświadomości, prawda? My szukamy jakichś ukrytych motywów, my nie szukamy oczywistych wskaźników i stąd jest ta wielka trudność, że nie ma prostych metod i metody psychometryczne. Oczywiście z założenia my przyjmujemy, że psychometry jest tak, że to jest obojętne, jakie będzie pytanie, bo może ono dotyczyć kubusia, pupatka albo czegoś innego, jeżeli będziemy mieć odpowiednią, prawda, wiadomo, że jest taka trafność i rzetelność, to tak. Ale to jest w teorii, to jest, powiedziałam to się w praktyce, ale to jest w teorii. W praktyce jednak odnosimy się do pewnych samoopisów i odnosimy się do czegoś, co osoba sama o sobie mówi i nie traktujemy to tylko i wyłącznie jako tam wskaźnik od strony statystycznej, tylko jako mniej czy więcej wiarygodnych danych. To jest pierwsza sprawa. Dlatego ja myślę, że bardzo długo nie będzie jeszcze metod wystandaryzowanych, które pozwolą odpowiedzieć na te pytania, których to pytań oczekuje właśnie sąd w takich wypadkach. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa bardziej ogólna. Wydaje mi się, że w tej chwili, znaczy ja jestem psychologiem. Ja uważam, że psychologia jednak jest nauką. Natomiast spostrzegam ogromny poziom chaosu i takich no, mętnych obszarów, gdzie to wszystko się ze sobą miesza. I to jest oczywiste, że ludzie, którzy się zawodowo nie mają z tym nic wspólnego, mogą być zdezorientowani, bo dlaczego by mieli posiadać taką wiedzę. Ale również w środowisku jest to chwilami płynne. I spotykam wielu ludzi, którzy na przykład, jeżeli szukają jakiejś porady psychologicznej, to na przykład zadają bardzo sensowne pytania, jakie na przykład postawy światopoglądowe reprezentuje ten terapeuta, do którego chcą iść, bo oni na przykład nie chcą trafić do kogoś, kto ich wyśle na metodę ustawień Fellingera, czy jeszcze jakieś tam inne tego typu rzeczy, prawda? Wydaje mi się, że są to bardzo zasadne i sensowne pytania, natomiast właściwie nie znając na nich odpowiedzi takiej personalnej, że ten pan czy ta pani to reprezentuje taki czy inny kierunek, to jest to jedna wielka niewiadoma. Po prostu nie wiadomo, co ten człowiek, który będzie podpisany, będzie się legitymował pieczątką psychologa, powie, jak się zachowa, jakie reprezentuje poglądy. I też to pojawia się również chyba trochę w środowisku akademickim, gdzie te różne rzeczy, które są nie bardzo naukowe, trafiają.
ale myślę, że jest jeszcze taki, o tym w ogóle tu nie było mowy, troszkę cały ten kierunek powiedzmy psychologii pozytywnej, pan mówi o profilaktyce, o przeciwdziałaniu bezradności, to jest bardzo myślę konstruktywny i bardzo dobry nurt, choć weryfikacja taka badań naukowa no jest tu też trudna. Ale jeszcze przecież nie tak dawno to było nie do pomyślenia, że w psychologii ktoś użył takiego pojęcia jak cnota, prawda? Cnota to było zarezerwowane w inne rejony, to była filozofia, to była gdzieś tam teologia, takie rzeczy. A dzisiaj to mówią ludzie ze środowiska akademickiego i stoją za tym bardzo, w moim przekonaniu, uzasadnione i mocne racje. Także tu się wiele dzieje i myślę, że jest dużo dróg, które gdzieś tam będą nas jednak prowadzić. Dziękuję. Dziękuję bardzo. To króciutki komentarz. No, rzeczywiście takich metod pewnie się prędko nie doczekamy, chociaż tutaj do pana też się odnoszę, też tego pytania. Pewna jaskółka nadziei jest w badaniach obrazowania mózgu, bo okazuje się, że inne obszary aktywizują się przy konstruowaniu wypowiedzi, inne przy odtwarzaniu wypowiedzi. Także być może będziemy mieli do czynienia wkrótce z udoskonalonym wykrywaczem kłamstwa, który bardzo szybko zostanie oprotestowany i prawdopodobnie nigdy nie będzie wykorzystywany w sądzie, ale jakieś tam nadzieje się pojawiają. A z tym bałaganem w psychologii to rzeczywiście tak. No, proszę Państwa, psychologia jest dziedziną, w której bardzo wielu ludzi próbuje zrobić karierę. Robienie kariery to jest publikowanie nowych prac, takich, które mają ciekawe tytuły, które inni będą cytować. To powoduje rozdrabnianie tej dziedziny. Prawie nikt nie porywa się na próby syntezy tej nauki. Wiele rzeczy odkrywa się w różnych miejscach, nadaje się tym różne nazwy. No taki jest stan tej wiedzy, niestety. Proszę Państwa, ostatnie pytanie. Powoli nam się czas kończy. Niestety nie wszyscy zdążą zadać. Dziękuję. Ja chciałem się zapytać, co pan sądzi o działalności PCP-ów? Wdrażanie standardów praktyki psychologa. Czego, przepraszam, nie usłyszałem? Wdrażanie standardów pracy psychologa. Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, czy tak, psychiatrycznego, bo to są dwa testy. Też chciałbym się odnieść do tego, że powstaje dużo takich organizacji psychologów, jak Towarzystwo Higieny Psychicznej, Towarzystwo Higieny Psychologicznej, tak? Psychicznej, a to jest najstarsza organizacja w Polsce. Ale które działają w opozycji. Do PTP-u i też poruszają ten problem diagnozy od tak myślę 4-5 lat, tak dość intensywnie, nic się w tym temacie nie zmienia. I jakby, jak pan widzi możliwości wprowadzania pewnych norm i standardów w dzisiejszym czasie, jakie można podejmować działania, żeby te standardy szybciej były wprowadzane? Moje osobiste zdanie o Polskim Towarzystwie Psychologicznym jest takie, że to jest organizacja branżowa, która broni interesów, ekonomicznych interesów swoich członków. I o tym miałem się wielokrotnie szansę przekonać. Przykłady. Polskie Towarzystwo Psychologiczne powołało spółkę prawa handlowego, jaką jest Pracownia Testów Psychologicznych. Ta spółka sprzedaje nierzetelne metody diagnozy psychologicznej. Ministerstwo zapytane kiedyś przez Stowarzyszenie Stop Manipulacji o tym, jakie honoruje standardy diagnozowania na potrzeby sądownictwa, odpowiedziało, że standardem jest to, co jest w ofercie pracowni testów psychologicznych. Proszę Państwa, no to tak jakby Ministerstwo Zdrowia zaprosiło konsultanta z jakiejś firmy farmaceutycznej i poprosiło go o to, żeby powiedział, jakie lekarstwa powinny być refinansowane. To jest dokładnie ta sytuacja w Polsce. To jest jeden przykład. Przy czym, jeżeli fachowcy z tej pracowni wypowiadają się publicznie, odpowiadają na zarzuty, że niektóre metody nie mają wartości diagnostycznej, to oni przyznają, mówią tak, one nie mają wartości diagnostycznej. One są sprzedawane, no bo zostały wprowadzone do oferty jako metody historyczne i tak dalej. Ale ministerstwo honoruje ekspertyzy stawiane na podstawie tych diagnoz. Więc to jest taka sytuacja. Drugie źródło przykładów, jakie mam, to są osoby, które są skrzywdzone najczęściej przez psychoterapeutów, ale nie tylko, również przez psychologów takich diagnozujących, które czasami trafiają do mnie i którzy opowiadają o historiach zgłaszania swoich roszczeń w stosunku do terapeutów, do
Sądu Koleżeńskiego PTP. Postępowanie w Sądzie Koleżeńskim PTP to jest najczęściej kilka lat i najczęściej sprawy te kończą się umorzeniem. Znam wiele takich przykładów, no oczywiście nie mogę tutaj z imienia, nazwiska ich ujawniać, więc no, patrząc na tego typu działania, dla mnie to jest organizacja branżowa. I jeszcze jeden taki kamyk do tego ogródka PTP. My podczas akcji Psychologia to nauka, nie czary zebraliśmy prawie 500 podpisów psychologów głównie pod listem otwartym do PTP z prośbą o to, aby wycofało nierzetelne metody diagnostyczne, te, o których wiedzą, że są nierzetelne, chociaż, żeby rozpocząć debatę, zrobić coś z tym problemem. No, wkrótce będzie 2 lata, jak ten list poszedł. Dostaliśmy potwierdzenie odbioru podpisane przez panią prezes, potwierdzenie odbioru maila. Do tej pory 500 psychologów pozostało bez odpowiedzi na ważną społecznie kwestię, którą zgłosili. Więc no, kilka takich krótkich przykładów dla poparcia mojej tezy. Przekonała mnie pani. Ja miałam okazję widzieć na YouTube pana wystąpienie z Wrocławia. To było chyba Stowarzyszenie Racjonalistów, tak? Być może. I zakończyło się ono taką dygresją. Mianowicie ma pan w zamyśle stworzyć, i tu nie wiem, bo był pan enigmatyczny, czy taką swoją teorię, czy też jakąś praktykę pomocy psychologicznej w zakresie właśnie profilaktyki, kształtowania pewnych mechanizmów, tak, osobowościowych, tak ogólnie. Tam pan mówił o woli, ja nie będę cytować, bo to nie było rozwinięte. Czy mogę prosić o rozwinięcie, czy też jest to tajemnica i czy w tym trzecim tomie książki tak samo wyłuszczy pan ograniczenia swojej koncepcji, jak wszystkich innych? Tak, to chyba było z Warszawy, z lipca tego roku. Tak kojarzę, że chodziło o... Bo tam pytano mnie, o czym będzie trzeci tom. Ja między innymi mam... Bo pisanie zakazanej psychologii to jest taka historia, że ja chciałem napisać jedną książkę. Zacząłem tę książkę pisać, jak mi się zrobiło z tego tomisko i materiału leżało na kilka następnych, to stwierdziłem, że muszę to w tomach zacząć wydawać, bo nie skończę. A to miała być jedna mała książka, takie rozliczenie z takimi drobiazgami w psychologii, które tam no, niekoniecznie są prawdziwe. I z tego okresu mam jeszcze taki rozdział odłożony, wielkie pytania pozostawione bez odpowiedzi. Bo tak jak Państwu mówiłem, jeżeli się ktoś z Państwa chce zająć psychologią, być naukowcem i zacznie badać Rorschacha, to bardzo szybko publikujecie pracę, dostaniecie punkty za to ministerialne, będziecie dobrze pozytywnie ocenieni, pojedziecie na konferencję i tak dalej. Ale jeżeli ktoś z Was zada sobie pytanie o istotę wolnej woli na przykład, która jest fundamentalnym pytaniem w psychologii, nie tylko w filozofii, ale w psychologii również. W ślad za tym idzie pytanie już bardzo praktyczne o silną wolę. Przecież odpowiedź na pytanie, ona jest poszukiwana przez kilku zaledwie naukowców na świecie, ale silna wola, czyli to, z czym większość z nas przez całe życie się zmaga. Mamy problemy z nauką, bo nie potrafimy się skupić, mamy problemy z wagą, mamy problemy z papierosami, mamy problemy z alkoholem, z nadmiernym wydawaniem pieniędzy, z czymś tam jeszcze, bo cały czas brakuje nam tych zasobów woli, żeby kontrolować własne zachowanie. Jeżeli Państwo w jakiekolwiek bazy naukowe wpiszecie tę problematykę, ona od paru lat się zaczyna pojawiać, ale ona była ważną problematyką przed II wojną światową. Wtedy się o tym mówiło. A wtedy teraz wola to jest takie zagadnienie, że spędzicie Państwo 25 albo 30 lat na badaniach, nie dostaniecie żadnego wyniku, wyrzucą Was z uczelni, bo Wasza praca nic nie przyniesie i na tym się to skończy. Albo odkryjecie taki psychologiczny kamień. Więc takich pytań jest sporo w psychologii. Jest pytanie o istotę świadomości i o to, jaką ona funkcję pełni w naszym życiu i parę jeszcze innych. Więc ja nie tyle chciałem jakąś swoją koncepcję tutaj wypromować, tylko napisać o paru takich rzeczach,
No i cały czas podkreślam to, co znane zresztą w psychologii jest i bardzo dobrze zbadane, czyli budowanie twardości, budowanie odporności, badania Suzan Kobasy nad twardością psychiczną, czy Antonowskiego nad rezyliencją. To są absolutnie nieocenione i niedocenione koncepcje, które od zaraz można stosować po to, żeby poprawiać nasz byt i nasze funkcjonowanie psychiczne. Proszę Państwa, bardzo dziękuję naszemu gościowi. Bardzo dziękuję Państwu za przybycie i za bardzo ciekawą dyskusję. Ja oczywiście pozwolę sobie też na pewien aspekt ekonomiczny po tej uczcie intelektualnej. Gdybyście Państwo byli zainteresowani, to jest tam cały zestaw książek pana doktora Witkowskiego i mam nadzieję, że pan zostanie z nami jeszcze chwilę, tak żebyś osoby zainteresowane mogły ewentualnie uzyskać od pana autograf. Jeszcze raz Państwu bardzo dziękuję. Zapraszam oczywiście na następne spotkania w De Revolutionibus w każdym tygodniu, także i w miesiącach feryjnych. Cały program jest w tej chwili na plakacie. Panu doktorowi też serdecznie dziękuję. Ja bardzo serdecznie dziękuję Państwu.